A obok mnie w studio świątecznym Telewizji Republika pierwszy dziś gość, pan Krzysztof Bosak. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiceprezes Ruchu Narodowego, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Marsz Niepodległości dziś wyruszy, no możemy już powiedzieć tradycyjnie. Jaka będzie jego trasa, skąd, dokąd będą uczestnicy maszerować i pod jakim hasłem w tym roku się zbierają jego uczestnicy? Zaczynamy mszą świętą o godzinie 12 w kościele świętej Barbary. To jest na tyłach ulicy Nowogrodzkiej przy Emilii Plater. Gromadzimy się już w celu maszerowania o godzinę wcześniej niż w poprzednich latach. Zawsze było 15, w tym roku o 14, więc jest szansa, że skończymy przed zmrokiem. I gromadzimy się na Rondzie Dmowskiego, czyli okolice metrocentrum, rotundy. Stamtąd będziemy szli alejami jerozolimskimi w stronę Mostu Poniatowskiego i na błonia Stadionu Narodowego. Jedyna modyfikacja względem poprzedniego roku jest taka, że chcemy zejść z jazdami z Mostu Poniatowskiego i obejść stadion od drugiej strony, ponieważ tam, gdzie rok temu rozegrała się bijatyka z policją i blokada naszego przejścia na Błonia, tam w tym roku jest wystawa o dinozaurach. A proszę powiedzieć, jak wygląda w tej chwili kwestia wyjaśnienia nie tylko tych zajść z minionego roku, ale jeszcze wcześniejszych. Z doniesień dziennikarskich można było się dowiedzieć, że zarówno kwestia rzekomego spalenia budki przez uczestników marszu, jak i prowokacji pod ambasadą rosyjską, no budzi wiele wątpliwości. Zdaje się, że jedynymi osobami, które wiedzą, co naprawdę się wydarzyło wtedy, są pracownicy policji albo spec-służb polskich. Ja myślę, że sami policjanci w większości nie mają pojęcia, co się stało, dlatego że jeżeli tam była prowokacja, to pewnie wie o niej kilka osób, które było w nią zaangażowane. My wiemy w zasadzie tyle, co wiadomo w mediach. Mieliśmy dostęp do materiałów jednego ze śledztw. Tam nic specjalnego w tych materiałach nie było. Poza tym, że po prostu osoby zatrzymywane za rzekome podpalenie budki, nie było absolutnie żadnych dowodów obciążających, nawet zdjęć potwierdzających ich bliskość w miejscu samego zdarzenia. Natomiast prokuratura, przypomnę, odmówiła prowadzenia śledztwa, czy umorzyła śledztwo po naszym doniesieniu w sprawie podpalenia budki pod ambasadą rosyjską. Także tutaj się chyba nic więcej nie dowiemy poza tym, co zostało podsłuchane. Być może Paweł Wojtunik coś wie, mógłby powiedzieć, skąd te informacje, z którymi się dzielił z wicepremier Bieńkowską. Natomiast warto dodać, że od zeszłego roku mnóstwo spraw w sądach już się pokończyło. Ogromna ilość ludzi, którzy byli zatrzymani w zeszłym roku, została uniewinniona. Te sprawy wnoszone przez policję, zarzuty w trybie przyspieszonym, one z reguły upadały. Mamy też sprawy nawet sprzed dwóch lat, które osoby zostały uniewinnione. Sprzed roku jeden taki przypadek szczególny, chłopaka, studenta, który był w Straży Marszu Niepodległości. Jak już zdał kamizelkę Straży Marszu, wracał do autobusu, został przez policję zatrzymany, postawiono mu zarzuty w trybie przyspieszonym, skazany. Uniemożliwiono mu dostęp do prawnika. W tej chwili już udało się to wszystko odkręcić. Także duża praca zespołu prawnego, za którą chciałbym też przy okazji naszym prawnikom podziękować, bo robią to wszystko za darmo. Ja pamiętam, że już w roku 2012 to był ten chyba największy do tej pory marsz, ale wokół którego było też najwięcej kontrowersji. Pojawiały się także wśród przedstawicieli organizatorów, wśród przedstawicieli Ruchu Narodowego takie zdania, że coś trzeba zmienić z formułą marszu, że marsz jako taki, czyli przemieszczanie się bardzo dużej liczby ludzi przez centrum dużego miasta, to jest jednak taka forma świętowania bardzo podatna na wszelkiego rodzaju, zarówno ataki jakichś bojówek lewackich, czy policyjne prowokacje. To mówiliśmy w 2000... i tak dalej. I zastanawiano się głośno, może wiec, może jakaś inna forma. To się media dlaczego zastanawiały. My na pewno z marszu, bo ludzie lubią maszerować, bo to jest najlepszy sposób na wyrażenie pewnych nastrojów. Natomiast ta modyfikacja została dokonana w zeszłym roku. To znaczy myśmy zrezygnowali z maszerowania po tym najściślejszym centrum, gdzie nie da się wytyczyć szerokimi ulicami trasy tak, aby nie przechodzić albo koło gmachów rządowych, albo koło obiektów dyplomatycznych państw, z którymi mamy napięte stosunki w ten czy inny sposób. Więc dlatego Aleje Jerozolimskie, dlatego wyjście w kierunku Stadionu Narodowego, zakończenie koncertem na otwartej przestrzeni. W zeszłym roku wydawało nam się, że ta przestrzeń będzie bezpieczna. Policja też tak gwarantowała. Później okazało się, że nie do końca. Do dziś krążą pomiędzy nami różne wersje, dlaczego w zeszłym roku stało się to, co się stało. Przypuszczalnie policja po prostu broniła sowieckiego pomnika, który w parku Skaryszewskim jest zlokalizowany.
i obawiała się, że część uczestników marszu może zechceć podejść pod ten pomnik, więc prewencyjnie wszystkich próbowała spychać z Alei Zielenieckiej, co doprowadziło do eskalacji przemocy zupełnie niepotrzebnej w zeszłym roku. Marsz partyjny czy marsz dla wszystkich? Bo słyszałem od niektórych uczestników tego marszu sprzed paru lat, który zakończył się proklamowaniem Ruchu Narodowego, że jakby na co innego się pisali. Przyszli na uroczystość po to, żeby manifestować wraz z przedstawicielami różnych innych środowisk prawicowych dumę z odzyskania niepodległości, a zostali en masse zapisani do inicjatywy partyjnej. Zatem nie. Marsz partyjny czy to marsz to zupełnie nieprawda. To są takie złośliwe interpretacje. Marsz Niepodległości organizują przede wszystkim dwie organizacje społeczne. Obóz Narodowo-Radykalny Młodzież Wszechpolska. Obie działające pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Ruch Narodowy rozwinął się od kiedy został powołany, nabrał kształtu. Partią stał się dopiero w tym roku i dzięki temu też między innymi ma swoich posłów już w tej chwili w Sejmie. Natomiast Marsz Niepodległości jest organizowany przez organizację pozarządową. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś popiera PiS, jest zaproszony. Ktoś popiera Korwina, jest zaproszony. Ktoś popiera Prawicę Rzeczpospolitej Marka Jurka, jest zaproszony. Ktoś popiera Kongres Nowej Prawicy, jest zaproszony. Ktoś popiera Ruch Narodowy, jest zaproszony. Ktoś w jakiś sposób godzi polski patriotyzm z poparciem Platformy Obywatelskiej. Może niech też przyjdzie, może przesiąknie trochę tą patriotyczną atmosferą. Także naprawdę nie jest to impreza dla jakiejś jednej opcji i myślę, że świadectwem tego jest to, jak dobieramy przemówienia w każdym roku, żeby to nie była propaganda wyłącznie naszego środowiska. W tym roku na przykład będzie przemawiał wybrany z poparciem PiS-u do Senatu senator Jan Żaryn. Mówił Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, członek zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i o Marszu Niepodległości właśnie rozmawialiśmy, który dziś tradycyjnie będzie kroczył ulicami Warszawy. Dziękuję za wizytę w studio Republiki Z.